Zapraszam w tej chwili pana Mirosława Protę, który reprezentuje obecnie organizację ochrony przyrody, ale wcześniej spędził wiele lat w firmie konsultingowej i tak naprawdę jest to jeden z moich ulubionych prelegentów ekologicznych, ponieważ no po prostu ma bardzo dobrą podbudowę ekonomiczną. Tak, słucham. Tak. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy powinienem używać mikrofonu. Pan profesor bardzo dobrze dał sobie radę bez. Szanowni Państwo, dziękuję za zaproszenie. I to, czym chciałem się podzielić z Państwem dzisiaj, Maćku, ale chyba nie chciałem o turystyce. Chociaż może byłby to spokojniejszy temat. Ale to, co chciałem opowiedzieć Państwu, to opowiedzieć o tym, że my jako organizacja ekologiczna broniąca środowiska patrzymy na to środowisko nie jako jakiś oderwany byt, tylko jako miejsce, w którym żyją ludzie i które istnieje dla ludzi. I takie jest motto naszej fundacji, żebyśmy byli i chronili tę przyrodę właśnie zawsze z ludźmi i dla ludzi. Jeśli uda nam się wyświetlić te slajdy, to mogliby Państwo zobaczyć takie wykresy, które pokazują, w jaki sposób rosła nasza gospodarka od momentu rewolucji przemysłowej, od czasu, kiedy zaczęliśmy masowo stosować różne nowe technologie i przyspieszać rzeczywiście ten nasz rozwój. Jak się nie uda wyświetlić tych wykresów, to mogą je Państwo znaleźć w naszym raporcie, raport żyjącej planety z 2018 roku. To jest raport, który wydajemy od ponad 20 lat, co 2 lata. O, udało się. Dziękuję bardzo. I to są te... To są te wykresy, o których mówiłem. To są wykresy, które pokazują, w jaki sposób rozwijała się i rozwija się nasza gospodarka. I przez wiele, wiele lat te wszystkie wykresy zaczynają się w 1750 roku jako tą umowną granicą, kiedy rozpoczęliśmy rewolucję przemysłową i zmianę cywilizacyjną na skalę globalną. Natomiast nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, jakie są koszty, albo jakie są wszystkie koszty tego rozwoju. Jak bardzo degradujemy środowisko, jak bardzo zanieczyszczamy powietrze, jak bardzo zanieczyszczamy wody, jak bardzo tracimy na tym, że nie mamy lasów, że nie mamy lasów namorzynowych i tak dalej, i tak dalej. Również tutaj w Polsce, lasy namorzynowe w Polsce to były te wierzby, którymi się zachwycał Chopin, które utrzymywały wilgoć w terenie. To były nasze polskie namorzynowe lasy, dzięki którym nie było suszy. Dzisiaj według danych IMGW w ostatnich 30 latach susza następuje co 3 lata. W poprzednich 30 latach, od 50 roku do 80, ona występowała co 6 lat. I to jest przyspieszenie realne, które się odbija na kosztach owoców i warzyw, na miejscach pracy w rolnictwie, na możliwości dobrej diety dla nas wszystkich, żebyśmy mogli żyć. Co jest najważniejsze moim zdaniem w dzisiejszej dyskusji? Tutaj Państwo, Pani doktor i Pan profesor pokazywali Państwu te wszystkie elementy. Uczciwość, właśnie mówienie o tych wszystkich elementach i uczciwe pokazywanie, ile to wszystko nas kosztuje dzisiaj, i co możemy zrobić, żeby w przyszłości nadal móc żyć i pracować. I o tym jest cała ta zmiana, i o tym jest całe wszystko, o czym dyskutujemy. Nieuczciwe jest to, że od, jak pan profesor mówił, od 20 lat nie znalazł się żaden polityk, czy to w rządzie, czy to na poziomie samorządowym, który by powiedział: tak, musimy odejść od węgla, dlatego że to już jest nieopłacalna technologia. Tak, mamy na to kilkadziesiąt lat. I w tym czasie jesteśmy w stanie wypracować zarówno technologicznie, jak i społecznie wszystkie niezbędne rozwiązania. To, co się działo przez te 20 lat, to były tylko przykłady kopalni Makoszowy, gdzie każdy polityk przyjeżdżał i obiecywał, że będzie dobrze, że węgiel musi być wydobywany. Aż któregoś dnia naprawdę nie było
ekonomicznych możliwości utrzymania tej kopalni i z dnia na dzień została zamknięta. I to jest największe oszustwo, to jest największa nieuczciwość. Mamienie wszystkich nas tym, że będzie dobrze, że będziemy kontynuować taki model, jaki był do tej pory. To jest nieuczciwe. Uczciwe jest powiedzieć, musimy zmienić ten model, mamy na to czas, są różne środki dostępne. To jest uczciwe postawienie sprawy. W związku z tym w ramach tej uczciwości określenie daty, która już de facto wynika z przepisów przyjętych przez nas, przez Unię, to nie jest ktoś, kto nam narzucił. My jesteśmy członkiem Unii. Przez nas przyjętych nie zawetowaliśmy postanowień, w związku z tym zgodziliśmy się na postanowienia. Po drugie, to jest akceptacja, o czym mówił pan profesor, akceptacja, że technologie węglowe, one się po prostu już kończą. Ekonomicznie się nie sprawdzają, nie sprawdzają się z punktu widzenia zdrowotnego, nie sprawdzają się z punktu widzenia degradacji środowiska i wpływu na wszystkie inne branże i warunki życia. To już się skończyło. One były bardzo ważne, one były dobrym elementem do tego, żeby rozpocząć ten rozwój te ponad 200 lat temu, natomiast teraz one już po prostu pomału odchodzą do historii i trzeba zacząć budować wspólnie takie rozwiązanie, które będzie wspólnie akceptowalne. I to słowo wspólnie, które dwukrotnie powtórzyłem w tym zdaniu, jest najważniejszą rzeczą. To nie jest tak, że rząd powie, my coś tam wymyślimy i przywieziemy wam rozwiązanie, bo to nie zadziała. Bo jakiś tam rząd nie zna waszych problemów. Jakiś tam rząd nie wie, jak wygląda życie tutaj w tym regionie. I z jakimi emocjami się wiąże ta zmiana. To nie jest tak, że ktoś przyjedzie z zewnątrz i to wszystko powie. To można zrobić wspólnie pracując i wspólnie wymyślając to rozwiązanie. My przygotowaliśmy taki raport, który nazywa się Polska 2050. Ten raport dostępny jest na naszych stronach, dostępny jest też na takiej specjalnej stronie Ekopatrioci. Ekopatrioci to jest nazwa naszego ruchu zaangażowania właśnie różnych środowisk społecznych w to, w jaki sposób możemy dzisiaj dokonać kolejnego dużego skoku cywilizacyjnego naszego kraju. W jaki sposób możemy zmienić nasz kraj, tak żeby wykorzystać szansę i przejść, tak jak przeszliśmy na początku lat 90., od niewydolnej gospodarki do gospodarki rynkowej, to dzisiaj zmienić technologię, na której się opiera nasza gospodarka. W tym raporcie policzyliśmy, czy właściwie policzyli wynajęci przez nas konsultanci z firmy Boston Consulting Group, jednej z największych firm doradczych na świecie, policzyli nasze idee, nasze pomysły, które my z punktu widzenia ekologicznego proponowaliśmy, zderzyli to z twardą ekonomią. I co się okazało? Okazało się, że przez te 30 lat, które nam pozostało do 2050 roku, jeśli zainwestujemy w nowe technologie wytwarzania energii, to ta energia w rachunku skumulowanym, czyli przez te 30 lat, ta energia, która jest potrzebna naszej gospodarce, będzie tańsza o ponad 100 miliardów złotych. O ponad 100 miliardów złotych. Dlaczego? Dlatego, że to jest między innymi ten efekt wzrostu kosztów uprawnień do emisji, o którym mówiła i pani doktor, i pan profesor, ale również to jest kwestia tego, jak dużo musielibyśmy dzisiaj zainwestować, żeby odtworzyć te moce produkcyjne, czy tutaj w Bełchatowie, czy w innych ośrodkach w Polsce, tych elektrowni opartych o wszystko jedno, węgiel brunatny czy węgiel kamienny. Ja w 2014 i 2015 roku, pracując wtedy w innej firmie doradczej, o czym mówił Maciej, miałem przyjemność pracowania dla grupy PGE. I dla grupy PGE wtedy przygotowywaliśmy model restrukturyzacji zarządzania aktywami produkcyjnymi. Coś, co zostało potem ogłoszone przez zarząd PGE na forum ekonomicznym w Krynicy jako podstawa rozwoju spółki. Co jest wpisane w państwa strategię. Tylko jest nierealizowane przez dotychczasowy zarząd. Ten zarząd wpisał to, ale nic z tego nie zrealizował. Tam jest to wszystko policzone, że ta technologia ekonomicznie już się nie opłaca i nie ma możliwości odtworzenia dokładnie tej technologii z punktu widzenia ekonomicznego. Więc
No właśnie mamy te dwie alternatywy, o których mówił pan profesor. Albo czekać i któregoś dnia się załamać, tak jak załamali się oszukani górnicy w kopalni Makoszowy, albo dzisiaj zacząć myśleć i wypracowywać rozwiązania. Te rozwiązania są dostępne. Fotowoltaika, która rzeczywiście w 2018 roku i 2019 bardzo dynamicznie się w naszym kraju rozwijała, do tej fotowoltaiki, czyli do tych paneli montowanych na dachach różnych budynków, 32% komponentów w 2018 roku pochodziło z produkcji polskiej. Nie mówię o usługach instalatorskich, mówię o komponentach. Komponentach do tych paneli, wszystkich urządzeń, sterowników, cokolwiek jest tam potrzebne. 32% wartości zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych to były polskie produkty. Ile mamy producentów turbin węglowych w Polsce? Nie mamy. Jeśli byśmy chcieli wybudować kolejną taką elektrownię, musimy to wszystko kupić z importu. To nie jest tworzenie naszego PKB. To jest tworzenie PKB innych koncernów w innych krajach. Nie ma takiej możliwości już. Dalej w tym raporcie Polska 2050 policzyliśmy o efektywność energetyczną, o której mówiła pani doktor. Dzięki efektywności energetycznej, czyli dzięki poprawie sprawności, jak dużo energii potrzebujemy dostarczać do budynków, jesteśmy w stanie zaoszczędzić 79 miliardów złotych. I to tworzy 24 tysiące miejsc pracy, bo jest strasznie dużo pracy do wykonania przy wszystkich budynkach w Polsce. To jest scenariusz, którego PKB w 2050 roku jest znacznie wyższe niż scenariusza, jeżeli będziemy kontynuować taką działalność, jaką w tej chwili prowadzimy w Polsce. Więc jeśli ktoś państwu mówi, że trzeba zachować taki model gospodarki, to albo nie zna się na danych, albo jeżeli się zna na danych, to was oszukuje. Taka jest prawda. Koszty zewnętrzne. 123 miliardy złotych możemy zaoszczędzić na kosztach zewnętrznych zdrowia. Leczenia chorób dzisiaj wynikających z wdychania zanieczyszczonego powietrza. Nie jestem w stanie wyliczyć, jak dużo zaoszczędzimy dzięki temu, że będzie mniej zgonów. Te 40 tysięcy zgonów, przedwczesnych zgonów Polaków wycenił natomiast pan minister Tchórzewski, bo pozwolił, podpisując rozporządzenie o jakości paliw stałych, na stosowanie najgorszego rodzaju miałów i floksów przez jeszcze 2 lata. Czyli wyliczył, że 120 milionów złotych, bo tyle warte są jest rynek floksów rocznie, czyli to jest w ogóle z punktu widzenia kopalni, państwo wiecie, śmieszne pieniądze i one nie są żadnym wielkim zyskiem dla kopalni, one nie zmieniają w ogóle rachunku ekonomicznego kopalni. Pozwalając na stosowanie tych paliw niskiej jakości i doprowadzając do 30 czy 40 tysięcy przedwczesnych zgonów, wycenił życie pojedynczego Polaka na około 2000 zł. Ja się nie podejmuję absolutnie robienia tego typu wycen. To, co jest najważniejsze, to jest właśnie współpraca, rozpoczęcie współpracy. My jesteśmy zaangażowani w projekt Sprawiedliwej Transformacji na Śląsku, bo wiemy, że nie uda się ochronić przyrody i nie uda się zbudować nowego modelu gospodarki, jeśli właśnie wszyscy nie będziemy współpracować. Dlatego jesteśmy w tym projekcie. To jest projekt prowadzony przez Urząd Marszałkowski, w którym uczestniczą samorządy z gmin górniczych, w których uczestniczą mieszkańcy tych gmin, zrzeszeni w różnego rodzaju stowarzyszeniach albo po prostu osoby, które chciały się dołączyć. To są grupy, w których działają przedsiębiorcy lokalni, którzy też chcą współpracować i szukać rozwiązań. Te grupy spotykają się w tym projekcie. Ten projekt prowadzimy w Polsce, ale prowadzimy go również w Rumunii, w Macedonii Greckiej, o której tutaj wcześniej była mowa, i w Niemczech, i w Czechach. I to jest wymiana doświadczeń ze wszystkich tych krajów. To jest dyskutowanie o tym, w jaki sposób znaleźć najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, ekonomicznego i technicznego. I to jest do zrobienia. I właśnie dzięki takiej pracy tych zespołów,
te zespoły są w stanie potem sięgać po te pieniądze, które dzisiaj już są dostępne w ramach Unii Europejskiej czy Europejskiego Banku Inwestycyjnego. To są pieniądze na zmianę, to nie są pieniądze na utrzymywanie status quo. Więc Śląsk już jest kilka kroków do przodu, dlatego że wszyscy usiedli i zaczęli współpracować. Ja tutaj pokazuję zupełnie inny projekt, ale również z bardzo trudnego obszaru społecznego, aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych długotrwale. Długotrwale to znaczy kilka lat. Taki projekt również prowadziłem w 2013 roku. W Małopolsce zbudowaliśmy pilotaż takiego projektu z Urzędem Marszałkowskim, z sześcioma gminami, powiatami, przepraszam, z sześcioma powiatami, z lokalnymi przedsiębiorcami, z organizacjami społecznymi i z organizacjami pomocy społecznej, ośrodkami pomocy społecznej, wypracowaliśmy mechanizm, dzięki któremu aktywizacja zawodowa stała się faktem. Osoby, które 10-15 lat pozostawały poza rynkiem pracy, poszły do pracy, znalazły zatrudnienie, a zatrudnienie było potwierdzane poprzez wpływ składki do ZUS. Nie jest żadne oświadczenia czy jakieś inne dokumenty wytwarzane nie wiadomo gdzie, tylko fizyczny wpływ składki. To się udało zrobić dzięki współpracy. Czy było łatwo zacząć? Nie, nie było łatwo zacząć, bo wszyscy mieli różne emocje. Oczywiście, że tak. Ale udało nam się. Po półtora roku wypracowaliśmy system, który sprawdziliśmy. Był tak dobry, że potem przez, może w dzisiejszych czasach nie jest to rekord, ale przez miesiąc udało się zmienić ustawę o promocji zatrudnienia w Sejmie. Bo wszyscy się zgadzali z wynikami, bo wszyscy byli w to zaangażowani. I nic nie przyszło z góry, tylko sami żeśmy to oddolnie wypracowali. Więc to, co moim zdaniem jest rozwiązaniem i jest nadzieją i mówieniem o tym, że można pójść do przodu, a nie jest o tym, żeby mówić, że wszyscy są naokoło źli, jest właśnie współpraca. Jest zaangażowanie lokalnego samorządu, lokalnej społeczności, lokalnych przedsiębiorców i rozpoczęcie tej współpracy. PGE czy PSE, które ma tutaj swoją infrastrukturę transmisyjną, tak, to też są partnerzy do zaangażowania, ale dzisiaj z wielką przykrością muszę powiedzieć, że pracując z PGE w poprzedniej firmie przez około 8 lat, nie widziałem jakoś zapału do tego, żeby rzeczywiście pomyśleć strategicznie, jakim przedsiębiorstwem energetycznym PGE chce być za lat 30, za lat 50. Bo to jest odpowiedzialne myślenie. Jak poczytacie Państwo jakiekolwiek podręczniki do zarządzania i ekonomii, to one mówią jedno, że każde przedsiębiorstwo istnieje po to, żeby przetrwać. Nie po to, żeby dzisiaj wypłacić premię zarządowi. Istnieje po to, żeby przetrwać. Więc trzeba myśleć perspektywicznie, długoterminowo. Rząd wymieniłem na końcu, bo rząd na pewno nie jest elementem, który powinien w tej układance grać pierwsze skrzypce. Rząd ma obowiązek w momencie, kiedy będzie wypracowany plan przez te wszystkie na górze wymienione strony, rząd ma wtedy zagwarantować finansowanie tego planu. Tak. I to jest rola rządu. I to jest rola rządu. I na tej konferencji, o której mówił Maciej na początku, która w styczniu odbywała się w Katowicach, właśnie o tym mówili przedstawiciele regionów górniczych, które się zmieniają w Czechach, w Rumunii, w Macedonii i w Niemczech, że wypracowali takie plany oddolnie, a potem poszli do swoich rządów centralnych, federalnych, po to, żeby one załatwiły finansowanie i wsparcie. Tak. I dokładnie tak my powinniśmy postępować również w Polsce. Wypracować te rozwiązania od dołu. Rząd ma tak naprawdę do zrobienia tylko dwie rzeczy. Na początku powiedzieć, tak, będziemy się zmieniać i datą odejścia od węgla jest. I tutaj podać konkretną datę. A po drugie, na końcu załatwić finansowanie. Dziękuję bardzo.